Halo, halo. Moi drodzy, nazywam się Bartosz Michałów. W 2009 roku doświadczyłem spotkania z żywym Bogiem. Doświadczyłem spotkania z Duchem Świętym. I teraz Jezus Chrystus stał się moim życiem. Mam sens życia i mam cel w moim życiu. I widzę to, jak Bóg może dzisiaj działać. Jak On czyni cuda, jak On czyni znaki. Jak realny jest. On jest tak realny, jak to, co możesz dotknąć swoimi rękami. Jak ziemia pod twoimi stopami. To nie jest beat, to nie jest mit, to nie jest bajka, to nie jest legenda. To nie są jakieś mity greckie. To, co jest zwiastowane od 2000 lat na całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, że można się pojednać z Bogiem, że jest Bóg, który kocha ciebie, że jest Bóg, który chce wkroczyć w twoje życie. To wszystko jest prawda. Nie od 2000 lat. To jest zwiastowane na świadectwo wszystkim narodom, żeby ludzie pojednali się z Bogiem. Jeśli ty nie znasz Boga, jeśli nie doświadczasz Jego działania w swoim życiu, potrzebujesz pojednania z Bogiem. To jest dla każdego. I cały czas swojego życia tu na ziemi ma człowiek, aby podjąć decyzję, że jestem tym, który łączy się z Bogiem, aby połączyć się z Bogiem. Nieważne, ile będziesz żył tutaj, na tej ziemi, najważniejszą decyzją twojego życia jest decyzja o tym, aby połączyć się z Bogiem, aby oddać Mu swoje życie. I ja ci powiem, że ja tego nie żałuję. U mnie stało się to w 2009 roku. W 2009 roku do mojego życia wszedł żywy Bóg, nie religia, nie jakieś martwe figurki, obrazki, obrzędy, nie jakieś pielgrzymki, nie jakieś faceci w sukienkach, którzy próbują zedrzeć z ciebie kasę, tylko żywy Bóg, który jest realny, który ciebie kocha. I On działa dzisiaj. Widzimy, jak ludzie są uzdrawiani od demonów, jak uzdrawiani są od chorób, jak są uwalniani od demonów. Widzimy to, jak Bóg odpowiada na modlitwy. Jeśli tylko chcesz, to jest Boża moc, która może rozwiązać każdy problem twojego życia. Jeśli tylko zechcesz tego Boga poznać, ja ci gwarantuję, że nie zawiedziesz się, bo ten, kto zaufa Bogu, ten się nie zawiedzie. Ja zaufałem. Ja nie zawodzę się. Mogę go doświadczać w swoim życiu. Ten, o którym ci mówię, to jest ten, z którym mam kontakt w moim życiu każdego dnia. I ty też możesz mieć z nim kontakt. To nie jest Bóg martwy. To nie jest w ogóle jakaś figurka czy religia. Chcę ci powiedzieć, że Bóg nie jest Bogiem religijnym. To ludzie tworzą systemy religijne. Bóg nie był zainteresowany nigdy, żeby stworzyć jakiś system religijny. Systemy religijne tworzą ludzie. Te wszystkie martwe obrzędy, tradycje i rytuały, to jest stworzone przez ludzi. Ale Bóg tego nie chce. Bóg tego nie zamierzał dla żadnego człowieka. Bóg dla każdego człowieka zamierzał to, żeby człowiek mógł znać Jego. Żeby człowiek mógł chodzić blisko Niego, rozumieć. Rozumieć, o co chodziło Bogu, o co chodziło Jezusowi. Bo w tym kraju wiele ludzi może ci powiedzieć, że ja coś wiem o Bogu, że ja wierzę w Jezusa, ale tak mało wie, o co chodziło Jezusowi. Z czym Jezus przyszedł? Ten potężny Boży Syn 2000 lat temu na krzyżu umarł i poniósł wszelkie grzechy ludzkości. On rozwiązał wszelkie patologie, jakie spadły na ludzkość. Rozwiązał. Zapłacił za wszelki grzech, za wszelką chorobę, za wszelką niemoc. Zapłacił, by nas odkupić. Ale nie tylko umarł wtedy 2000 lat temu. On też zmartwychwstał. Trzeciego dnia powstał z martwych i pokonał największą bolączkę ludzkości. Pokonał śmierć. I ty, jeśli uwierzysz, nie będziesz już się musiał bać śmierci. Ty, jeśli uwierzysz, nie będziesz musiał się bać w swoim życiu, bo możesz wiedzieć, kim jesteś, dokąd idziesz swoim życiem i dokąd zmierzasz. Może to stać się w twoim życiu realne. W moim życiu jest realne. Mówię ci teraz, że jest Bóg, abyś nigdy nie powiedział, kiedy staniesz przed Nim na sądzie, abyś nigdy nie powiedział, że nie wiedziałeś, abyś nigdy nie powiedział, że nie usłyszałeś o tym. Teraz słyszysz o tym i ta informacja może zmienić twoje życie. A jeśli nie wierzysz, to jeszcze, jeśli potrzebujesz więcej odpowiedzi, to szukaj, bo jest napisane, że kto szuka, ten znajduje. Ja szukałem i znalazłem. Ja szukałem i ten Bóg objawiał mi się, pokazywał mi. Kolejne rzeczy zaczynałem coraz bardziej rozumieć. I ty też możesz te rzeczy znaleźć. To też możesz znaleźć odpowiedzi do swojego życia. Bo ja chcę ci powiedzieć, że jest prawda. To nie jest tak, że nie ma żadnej prawdy. Że każdy coś sobie wymyśli i wierzy sobie w co chce. Prawda jest jedna i zawsze była jedna. Jeżeli będziesz szukał prawdy, znajdziesz tą prawdę. Ona zmieni twoje życie. Nada tobie sens i cel. Szukaj prawdy, a znajdziesz.